Wieczór Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu Legia Warszawa Lechia Gdańsk. Ze mną trener drużyny gości, pan Rafał Latowski. Trenerze, bardzo proszę o ocenę meczu. Myślę, że w pierwszej połowie byliśmy rowerze do partnera do gry. Po prostu było przy wyprowadzeniu piłki w ostatniej minucie meczu spowodował to, że straciliśmy bramkę tak zwaną do szatni. W efekcie przegrywaliśmy 1-0. Pierwsze 5 minut drugiej połowy to dobry stały fragment gry Wiśniewskiego, gdzie popisał się Kuczak. Druga sytuacja Wiśniewskiego z Deleu mogła się zakończyć naszą bramką. Nie skończyło się to tak, jakbyśmy chcieli. Bramka na 2-0 Wolskiego po niewykonanej pięknej akcji. Myślę, że zakończyła to spotkanie w naszym wykonaniu. Smutny wynik. No, trzeba pracować. Inaczej to wszystko wygląda na treningu, inaczej to wygląda w meczu, kiedy trener ma możliwość sprawdzenia swoich piłkarzy i w jaki sposób zobaczenia prezentują się na placu. Zapraszam Państwa, tym razem proszę. Dzień dobry, Krzysztof Leżycie, Warszawy. Trenerze, oczywiście pytanie oczywiste, co jest z Małkowskim? Trzęsienie mózgu, pojechał do szpitala. On właśnie stracił przytomność chyba, tak? Tak, to był efekt Miro Radowicz, uderzył go kolanem przy tej bramce. Ale w momencie, kiedy już go mijał, jak to było? Myślę, że w momencie, jak podciął piłkę nad nim, to wpadł w niego i przypadkowo uderzył go kolanem. Został zabrany telefon do szpitala. Panie trenerze, Michał Wydzęczowicz, tu na Lipnica. Czy pan miał okazję kiedykolwiek obejrzeć mecz wygrany przez Lechię tutaj 3-0 w tego sezonu? Miałem. Czy pan wyciągnął z tego meczu jakieś wnioski? Czy w pierwszej połowie nie widział pan, że graliśmy w bardzo podobny sposób? Byliśmy skoncentrowani na defensywie, liczyliśmy na... W drugą połowę. Liczyliśmy na szybkie kontrataki. Mecz się tak ułożył dla nas w drugiej połowie, że zamiast my strzelić bramkę po sytuacji Wiśniewskiego i po sytuacji Deleu, wyrównać mecz na 1-1, Legia przeprowadziła indywidualną akcję, zrobiło się 2-0. Zeszło z nas powietrze zdecydowanie za szybko. Ale pierwsza połowa wyglądała tak jak w defensywie, tak jak mieliśmy grać przez 44 minuty. Panie Gmierze, czemu nastąpiła zmiana w bramce? Przepis, panie redaktorze, mówi, nie, ale przed meczem, czemu Małkowski wszedł do bramki? Ponieważ Pawłowski nie był z nami na jednym treningu. On dopiero wrócił w czwartek wieczorem z meczów reprezentacyjnych. Widziałem Małkowskiego w treningu. On zszedł z bramki w miejsce Pawłowskiego tylko dlatego, że był chory. To nie była jakaś słabsza dyspozycja Małkowskiego wcześniej, że zastąpił go Pawłowski. Widziałem jego zaangażowanie, jego... Jak gryz po prostu przysłowiłem prawę, żeby wrócić do bramki na ten mecz. Taką decyzję podjęliśmy. Ale panie trenerze, wziął pan też Pawłowskiego przecież w meczach poprzednich Lechii Gdańsk. Był to jeden z chyba najbardziej wyróżniający się zawodnik Lechii Gdańsk i nawet całej Ekstraklasy wśród bramkarzy. I czy na podstawie tego, co pan widział w Ekstraklasie, Pawłowski nie mógł zostać w bramce? W dwóch meczach reprezentacyjnych wpuścił 5 bramek. Nie byłem przekonany co do jego dyspozycji. Czy się dobrze czuje. Oczywiście rozmowa powie, że się dobrze czuje. Postawiliśmy na Małkowskiego, bo pracował bardzo mocno na treningach. Uważaliśmy, że to będzie dobry wybór dla zespołu. Czy pierwszy w ramce rykoszet Sebastian był sporowotem. Miał tą piłkę, ale to się podbił chyba po strzale Wyroliaka. Druga bramka indywidualna, akcja szok poprzeczkę Wolskiego. Nie miał tutaj Sebastian do wypowiedzenia przy tej bramce. Także nie uważam, że Sebastian jest winny utraty tych. Nie, tego nie powiedziałem absolutnie. Taka była decyzja. Co dalej z Lechem, panie trenerze? Mamy trzy mecze u siebie. Łatwo jest dzisiaj powiedzieć, że znalazłem być może przyczynę, co chciałbym poprawić jak najszybciej. Było widać szkołem okiem od 55 minut, że nie jesteśmy drużyną do tego, żeby grać w piłkę. Przestaliśmy myśleć, wyłączyliśmy się zupełnie z akcji, czekaliśmy na końcu realizacji. Także zostaje nam mecz z Ruchem, gramy dopiero za 9 dni, poniedziałek. Codziennie będziemy trenować, po to, żeby być lepsi, żeby wygrywać mecze u siebie. Mamy trzy ostatnie spotkania, siebie u siebie. Z Ruchem, z Polonią, Warszawa z Gminy. Chcemy znowu cię największą liczbę punktów. Wraca do gry Raza, wraca do gry Lukianow. Na pewno będzie to wzmocnienie naszej siły ofensywy. Trzy miejsca Lechii w ostatnim sezonie, to że w ostatnim momencie spadła z europejskich pucharów. To były wyniki ponad stan, te oczekiwania w Gdańsku, że Lechia ma walczyć o Europę.
biorąc pod uwagę piłkarzy, jakich pan ma do dyspozycji, to jest Mrzonka? Panie redaktorze, jestem od paru dni dopiero w Lechii. Dzisiaj był mój pierwszy mecz. Gdybym w 40 minucie pytał któregokolwiek z moich piłkarzy, czy wynik 3-0 na koniec meczu będzie wynikiem końcowym, nigdy tak nie powiedział, bo byliśmy na nastawieniu jak i równorzędnym partnerem. W defensywie graliśmy bardzo sprawnie, skutecznie, czekaliśmy na swoją szansę, na swoją kontrę. Nie wyszło nic w pierwszej połowie, straciliśmy bramkę do szatni. To gdzieś zespół nie potrafił się później przy bramce na 2-0 podnieść sobie. To, że Śląsk jest liderem Ekstraklasy wcześniej, dość dokładnie oglądał pan mecze w kanale, również komentował. To jest niespodzianka, biorąc pod uwagę, w jakiej formie jest Legia? To jest Legia ma już zaległość, czy to oglądam. Mimo to będzie miała ciągle stratę. Wynikowo Śląsk wygrywa wszystkie mecze. Legia ostatnio też wygrywa mecze, robi to w sposób bardzo dobry, tak jak dzisiaj. Jeszcze jest cała runda wysłana. Na pewno szansa jest zasłużenia na pierwszym miejscu, bo wygrywa swoje mecze, czy u siebie, czy na wyjeździe. Nie traci pan. Ma szeroki, wyrównany skład.